właśnie, bo pani tak wspomniała tutaj o tym świetle, a ono bardzo często jest utożsamiane z tym, że na przykład mamy tą drugą połówkę, która to światło w nas, powiedzmy, rozpala. Ja osobiście, no mam... Ja myślę, że druga połówka, rozumiem, o partnerze jest mowa, tak? Ze zbliżającymi się w związku walentynkami. Myślę, że ta druga połówka doświetla nas, nie rozświetla, dlatego że moc idzie od nas, od środka. Natomiast absolutnie bycie w szczęśliwym związku jest bardzo ważne. Naprawdę bardzo ważne. Bycie samemu jest równie ważne, jest nawet potrzebne, bo często jest tak, że kobieta ma taką tendencję, żeby dawać siebie innym, rodzinie, dzieciom, partnerom, w tym środowisku, w którym jest. Jest to jej taka naturalna, wydaje mi się, w nas już od urodzenia potrzeba dawania siebie, opiekowania się. Natomiast trzeba coś zrobić dla siebie. I takie bycie samemu przez jakiś czas jest bardzo, bardzo potrzebne, ale do czasu, do czasu. Absolutnie. Myślę, że bycie w związku dopiero daje taką prawdziwą moc i siłę spełniania siebie i realizowania. Miłość scala, miłość buduje, miłość koloryzuje. Wszystko, wszystko. Miłość jest naprawdę bardzo, przez to duże M jest chyba naszym podstawowym pokarmem dla człowieka. Tak pięknie pani mówi o tej miłości, że ja po prostu muszę zapytać w takim razie, jakie ma pani plany na walentynki i z kim je spędzi, tak? Myślę, że spędzę z nią walentynki z przyjaciółką. No, z kimś trzeba fajnie spędzić ten czas i... No, bo tak pani mówiła wspaniale o tej miłości, że myślałam, że może coś się u pani w życiu zmieniło, bo aż... Jeszcze się nie zmieniło.